do hymnu. Oczyszczam dorowy, baczność! Standardowy spacznik. Program dzisiejszych uroczystości. Za chwilę serdecznie wszystkich powita wójt gminy Sosnowiec, pan Zbigniew Naklicki. Następnie zostaną wręczone odznaczenia Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Oddział Zamość. Później goście będą mogli zabrać głos. Następnie będzie wystąpienie historyczne prowadzone przez pana Bronisława, majora Bronisława Malca. Po panu majorze młodzież szkolna z Majdanu Sopockiego będzie miała część artystyczną. Po części artystycznej nastąpi msza święta, złożenie wieńców i kwiatów pod pomnikiem żołnierzy Armii Krajowej. Zapraszam pana wójta. Spotykamy się w tym tragicznym miejscu, by uczcić 70. rocznicę rozbicia obozu zagłady w Budku. Obóz ten zorganizowało NKWD w październiku 1944 roku, który trwał do marca 1945. Przebywający w obozie żołnierze zmuszani byli do katorżniczej pracy w pobliskich kamieniołomach. Tam ginęli z wycieńczenia, głodu i zimna. Dzisiejsza uroczystość patriotyczno-religijna niech będzie też głęboką lekcją historii dla młodego pokolenia oraz ostrzeżeniem, aby taka historia nigdy się już nie powtórzyła w naszym kraju, jak i na całym świecie. Swoją tą obecnością oddajemy hołd pomordowanym bohaterom tamtych dni. Witam więc bardzo serdecznie i gorąco wszystkich przybyłych na dzisiejszą uroczystość. Witam serdecznie Wojsko Polskie i również kombatantów. Cierpieli bardziej nawet po wojnie, jak w czasie okupacji, padali ofiarą okrutnych tortur, chociażby w kaźni w Tomaszowie Lubelskim, od pacjentów, jak słyszałem, to aż powiedzmy ciarki na skórze się pokazywały. Chciałbym w dowód uznania przyznać specjalne nagrody. Jednocześnie chciałbym, korzystając z okazji, również pozdrowić od pani minister Bożeny Żelazowskiej
wiceminister do spraw kombatantów, która na pewno pokaże się w niedługim czasie. Myślę, że w czasie najbliższej uroczystości, która odbędzie się w Usuchach. Na zakończenie chciałbym przyznać wielkie nagrody, mianowicie dla kolegi Bronisława Malca, pseudonim Żegota, szefa Armii Krajowej w Suścu. Proszę panie prezesie przyjąć nagrodę za bohaterstwo, za męczeństwo, za poświęcenie dla naszego kraju i dla Suścia. Pochwale ojczyzny. Przede wszystkim chciałem właśnie odczytać list, a najpierw, ponieważ mam refleksję, która mi się nasunęła, bardzo miło jest patrzeć na nasze poczty sztandarowe, które tak licznie przybyły, na osoby, które niezależnie od czasu i wieku uczestniczą bardzo chętnie w tych uroczystościach, o których nie wolno zapominać. Nie wolno ze względu na to, że to ci ludzie byli wielkimi bohaterami. Trudno w tej chwili nas zrozumieć. Ja należę do pokolenia, które już jest następcą, ale nie tych bohaterów właśnie. Tylko ja uważam, że trzeba krzewić właśnie tych bohaterów, pamiętać zawsze o nich. My jako pierwsze pokolenie, ale dalsze pokolenia, które stoją, biorą udział tutaj w tych uroczystościach, żeby też o tym pamiętały i krzewiły to, kontynuowały. To musi być pełna kontynuacja tak wielkich, wielkich spraw, które tu się odbywały. Wielkie bohaterstwo walki przez całą wojnę i jeszcze później podjęcie decyzji walki, pomoc swoim, pójścia do pomocy swoim kolegom, którzy byli chronieni i atakowani, niszczeni i to jeszcze ryzykując swoim życiem. A więc to jest rzecz bardzo wielka, rzecz, którą należy trzeba szczególnie podkreślać. A więc bardzo proszę, w tej chwili odczytam to, co prezes powiedział. Zarząd Koła Armii Krajowej w Suścu, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Okręg Zamość. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za zaproszenie na uroczystość w Błódku z okazji 70. rocznicy rozbicia obozu zagłady żołnierzy Armii Krajowej. Rozpowszechniając i utrwalając historię, dziedzictwo ideowe oraz pamięć o Armii Krajowej i Polskim Państwie Podziemnym, wypełniacie z honorem statutowe cele naszego związku. Dziękuję Wam za to w imieniu własnym Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Niestety wcześniej zaplanowane obowiązki nie pozwalają mi na wzięcie udziału w Waszej pięknej uroczystości w dniu 17 maja. Tą drogą przysyłam serdecznie pozdrowienia uczestnikom uroczystości, w tym szczególnie władzom samorządowym, wójtowi gminy Susiec oraz osobom obecnym na uroczystości. Koleżeńskie pozdrowienia przekazuję koleżankom i kolegom Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Suścu i całej Zamojszczyzny. Podpisał prezes Światowego Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, profesor dr habilitowany Leszek Żukowski. Ja osobiście od siebie jeszcze szczególne gratulacje tutaj składam koledze majorowi Malcowi, który jest wielkim bohaterem tutejszej ziemi. Ja bardzo się cieszę, że dzisiaj mogłem poznać tego człowieka, który niezależnie od swojego wieku będzie zrobił taką piękną rzecz i ją kontynuuje. Jeszcze właśnie niezależnie od trudów życia bierze w tym udział ochoczo. Także dziękuję serdecznie i gratuluję. Dziękuję. O przedstawienie rysu historycznego tego miejsca poproszę pana majora Bronisława Malca. Relacja zdarzeń. W miesiącu wrześniu 1944 roku przyjechała sotnia NKWD do gminy Majdan Sopocki. Tam się zakwaterowali i po paru dniach zaczęli akcje, czyli aresztowania AK-owców. Tak trwały te aresztowania do końca stycznia 1945 roku. W czasie tych aresztowań, zaraz w miesiącu październiku 1944 roku, przyjechało Wojsko Polski Ludowej do miejscowości Błódko koło Nowin, gdzie znajdowała się gajówka ordynacji zamojskiej. W
której mieszkali gajowi, a obok tej gajówki były kamieniołomy czynne przed wojną i w czasie wojny. Tam właśnie wybrano teren, czyli miejsce, które im najbardziej odpowiadało na budowę obozu. Żołnierze zajęli tą gajówkę i zakwaterowali się w niej, a gajowych usunęli. Po paru dniach pobytu zaczęli wycinać las obok tej gajówki, robiąc plac pod budowę baraków mieszkalnych dla wojska i więźniów, na które przywożono materiały, zaraz je budowano. Wybudowano ich w ilości 3 sztuk o wymiarach 30 metrów długości, 12 szerokości. W przybliżeniu tak wyglądały. Następnie cały ten teren ogrodzono razem z gajówką płotem z drutu kolczastego, 3 rzędami o wysokości 3,5 metra. Zasięg ogrodzenia wynosił 200 metrów długości, 150 metrów szerokości, taki prostokąt. Po wykończeniu wszystkich robót, gdzieś w drugiej połowie grudnia 1944 roku, przywieziono więźniów w liczbie 150 ludzi. Wraz z więźniami przyjechało wojsko w sile ponad 200 żołnierzy dla ochrony obozu i pilnowania więźniów przy pracy. Wówczas mówiono, że to są Niemcy, ale ci wszyscy więźniowie byli ubrani w mundury wojskowe, polskie i cywilne ubrania i jeszcze po polsku wszyscy mówili, to coś nie pasowało, potem zmienili i mówili, że to nie Niemcy, a tylko foldojcie, którzy podpisali się Niemcom i im służyli. Dowódcą tego wojska, a jednocześnie komendantem tego obozu był oficer w stopniu kapitana w mundurze polskim, ale po polsku nie umiał mówić, tylko po sowiecku. Wraz z Sowietem był prokurator, też w mundurze oficera polskiego, ale bez żadnych dystynkcji. Prokuratorem był Żyd, ale mówił po polsku i po sowiecku. Było jeszcze 6 oficerów w stopniu poruczników, podporuczników oraz 12 podoficerów. Reszta to było wojsko, szeregowcy. Część ich pochodziła z Wileńszczyzny, około 50 ludzi, a reszta żołnierzy z województwa lubelskiego, przeważnie z Kraśnika, Janowa Lubelskiego, z Chełma, a nawet samego Lublina. Byli to ci, którzy przeważnie należeli do organizacji lewicowych, takich jak LGL. W każdym bądź razie byli zwolennikami ustroju komunistycznego. Żołnierze i podwicerowie byli zakwaterowani w 2 barakach, natomiast w 3 baraku, który znajdował się po środku między tymi 2, byli więźniowie. Barak ten był bez podłogi i bez sufitu. Natomiast oficerowie zamieszkali w gajówce, którą sobie zajęli. A ci 2 komendant i obozu i Sowiet, prokurator, Żyd, zajęli mieszkanie prywatne, które znajdowało się w odległości od baraków około 50 metrów i było własnością jednego pracownika, który pracował w miejscowych kamieniołomach Nowiny. Mieszkanie stało na placu tychże kamieniołomów. Ten pracownik w czasie pacyfikacji w miesiącu czerwcu 1943 roku został wraz z rodziną wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec. Dlatego mieszkanie stało puste. Po osadzeniu w tym obozie więźniów zaraz zamknięto drogę dla ruchu ludności. Droga przebiegała tuż przy obozie. Z wiosek Nowiny, Hamerni, ze wsi Oseredek i Suisad. I nie wolno było tą drogą przejeżdżać ani przychodzić pieszo. Więźniów prowadzono do roboty w 3 grupach. Jedna grupa pracowała w lesie przy wyrębie drzew starodrzewia. Druga grupa pracowała w miejscowych kamieniołomach, które znajdowały się obok obozu w odległości 300 metrów. Trzecia grupa pracowała przy transporcie tego robionego kamienia, ręcznie przepychając wagoniki kolejko wąskotorowo z kamieniołomów do stacji kolejowej Nowiny na odległość 2 km, na rampę, skąd ładowano na wagony kolejowe. Więźniowie byli źle odżywiani, wygłodzeni, wycieńczeni z głodu i zimna. W nieludzki sposób byli traktowani. Podczas pracy byli bici i kopani przez oprawców aż do utraty przytomności. Musieli chodzić do pracy z obnażonymi głowami. Nie wolno im było nosić nakrycia głowy, choć była zima, był duży mróz i padał śnieg.
to też w pracy byli niewydajni, to za to ich bito i kopano. W drodze powrotnej z pracy do obozu tych podupadłych więźniów współtowarzysze niedoli musieli nieść do obozu. Po przybyciu do obozu kładziono ich na placu zbiórki, wówczas wszystkie grupy spędzano na plac, ustawiano w dwuszeregu i mówiono im, że wszystkich czeka ich taka kara, jeśli nie będą wydajnie pracować. I wówczas na oczach wszystkich więźniów tych napół żywych likwidowano strzałami z pistoletu. I mówili, że wszystkich to czeka, jeśli nie będą wydajnie pracować. Między innymi to i sam Żyd osobiście wykonywał wyroki. Byli też oficerowie i podoficerowie i żołnierze, którzy wykonywali wyroki śmierci. Niektórzy w ten sposób się wyżywali. Po drugie, za zabicie więźnia zaraz wyróżniano i awansowano w stopniach. W ten sposób zdobywano gwiazdki i belki na pagodach. Cmentarz zrobiono od obozu w odległości 150 metrów. Ciała grzebano równo z ziemią, nie robiono żadnych mogił. Pozostałą ziemię rozrzucano tak, aby nie pozostawały żadne ślady, że tu są chowane ludzkie ciała. Na tym miejscu rośnie las. W tym małym Katyniu spoczywają prochy 47 więźniów zamordowanych w bestialski sposób. W miesiącu lutym w 1945 roku ci z tego obozu wpadli do mojej wioski, aresztowali mego brata, zabrali go do obozu, przetrzymywali przez 2 doby, ale oddzielni od tych więźniów. Trzymali go w bunkrze, przeprowadzali z nim śledztwo, wpytując o miejscowe organizacje akowskie, jednocześnie zarzucając mu współpracę z okupantem niemieckim. Brat tłumaczył się w ten sposób, jak mogłem współpracować z Niemcami, skoro brałem osobiście udział w akcjach przeciwko Niemcom. Ja wspólnie z udziałem radzieckim brałem udział w rozbiciu Własowców przy moście kolejowym na rzece Sopot w Nowinach w miesiącu maju w 1944 roku, gdzie zostało zabitych 6 Niemców, a 20 Własowców zostało wziętych do lasu. I mówił, proszę jechać do mojej wioski, sprawdzić, czy tak nie było. Proszę pytać kogokolwiek, czy tego nie potwierdzi. Sprawdzili to i po sprawdzeniu zwolnili go do domu. Wypytywali się i o mnie, gdzie ja przybywam. On powiedział, że poszedłem do wojska i nie ma mnie w domu. Jednak mu nie uwierzyli, tylko wpadali przez cały czas ich pobytu w obozie o różnej porze dnia i nocy. Kogo chwycili, to legitymowali, koniecznie chcieli mnie złapać, ale im się nie udało. Potem miałem się na ostrożności i pilnowałem się jednocześnie, czyniłem starania, by nawiązać jakiś kontakt z tym wojskiem z obozu. Tak też w niedługim czasie stało się, że moje marzenia zostały przeze mnie osiągnięte. Chciałem, żeby to wszystko można było rozbić, zlikwidować i nadarzyła się okazja nawiązania kontaktu, a było to tak w mi. W miesiącu lutym 1945 roku komendant tego obozu Sowiet zapoznał panienkę we wsi Oseredek z nazwiskiem Brębiak Maria, która tak mu się podobała, że po 2 tygodniach porwał ją z domu i zabrał sobie do obozu, gdzie mieszkał. W tym czasie prokurator przykwaterował się do Gajówki. Komendant trzymał ją u siebie koło miesiąca czasu i na pewno mówiła mu, żeby się z nią ożenił. W miesiącu marcu 1945 roku pojechali oboje do Majdanu Sopockiego, tam znajduje się parafia rzymskokatolicka i wymusił na księdzu pod presją, że musiał im dać ślub w kościele. A przecież on był bezwyznaniowy, był komunistą. Za ślub księdzu pan młody zapłacił drzewem. Były to metry sztabowe, które zabrał bezpłatnie spod pieca wapniarki naszemu człowiekowi, który też należał do AK. Nazywał się Pieszczanik Michał, pseudonim Jałowiec. Wypalał wapno. W dniu 19 marca 1945 roku, godzina 11, zjawił się pan młody ze swoją ulubioną panną młodą w towarzystwie swoich podkomendnych, oficerów i szeregowych, którzy stanowili jego ochronę osobistą w kościele w Majdanie Sopockim, gdzie odbył się ich ślub, na którym ja byłem osobiście. Bacznie wszystko śledziłem i dlatego, że oni mnie osobiście nie znali, choć nie ścigali.
Ja występowałem pod lewym nazwiskiem, nazywałem się Gajewski Bronisław i rok urodzenia też był niewłaściwy. Dlatego sobie śmiało chodziłem pomiędzy nimi. Po całej ceremonii ślubnej, po wyjściu z kościoła, wojsko ustawione było przed kościołem w dwuszeregu, oddało swojemu komendantowi 3 salwy honorowe, a jego świta składała gratulacje i życzenia na nową drogę życia i szczęścia i pomyślności. Po złożeniu mu wszelkiej pomyślności, pan młody oświadczył swoim żołnierzom, że mają wolne do godziny 19:00. Mogą sobie iść, gdzie im się podoba, aby wrócili do obozu na godzinę 19:30. Pan młody odjechał z małżonką wraz ze swoją świtą i ochroną osobistą. Reszta żołnierzy pozostała na miejscu i zaczęli kląć na tego Sowieta i narzekać, że są głodni i do tego jeszcze pieniędzy nie mają. Ja stojąc obok nich to wszystko słyszałem i pomyślałem sobie tak w jednej chwili, że mam dobrą okazję do nawiązania kontaktu z nimi. Lepszej okazji nie będzie. Słysząc ich akcent mowy, poznaję, że to są Wilanszczaki. Wówczas podchodzę do 3 obok mnie stojących i proponuję im, że jeśli są tacy głodni, to proszę ich, by poszli ze mną. Ja mam tu w tej wiosce dobrze znajomego gospodarza, którego można będzie sobie pojeść, a nawet i wypić kielicha. Oni, słysząc tak dobrą propozycję ode mnie, bardzo się ucieszyli, że trafiła im się taka dobra okazja. A mnie również się trafiła, bo już czuję, że mi się plan chyba uda. No i poszliśmy razem, ich 3, ja 4 do gospodarza, którego bardzo dobrze znałem, bo był nasz człowiek. Poprosiłem gospodynię tego domu, ażeby zrobiła nam obiad, bo ci żołnierze są głodni i chcą sobie pojeść, a ja jej za wszystko zapłacę, ile to będzie kosztować. No i tak się to wszystko dobrze złożyło. Gospodyń zrobiła nam obiad, żołnierze sobie do syta podjęli, a nawet i wypili także. Im tego nie żałowałem, ponieważ chodziło mi o wydostanie od nich wiadomości o obozie. Ponieważ byli wygłodzeni, to im się szybko w głowie zakręciło, rozwiązał się język. Zaczęła się dyskusja. Ja zacząłem ich najpierw wypytywać, skąd pochodzą. Oni zaczęli powiadać, że są z Wileńszczyzny, z miejscowości Ośmiana, że należeli do organizacji AK. Powiedzieli, że po zajęciu ich terenu przez Armię Czerwoną nie mieli innego wyboru, jak tylko pójść do Armii Polskiej, żeby uniknąć deportacji na Sybir lub nie dostać się do więzienia. Dlatego też postanowili pójść do Wojska Polskiego i z tego powodu znaleźli się w naszym terenie. Wówczas przedstawiłem się im, kim jestem. Powiedziałem, że ten, którego wasi dowódcy aresztowali w Nowinach i siedział w obozie przez 2 doby, to jest mój brat. Wówczas oni bardzo się ucieszyli, zaczęli mnie ściskać i całować. Cieszyli się, że trafili na swojego człowieka, ponieważ już od przyjazdu do tej miejscowości chcieli nawiązać kontakt z organizacją AK. W obozie mówiono im, że tu znajdują się bandyci spod znaku AK i żeby mieli się na baczności. Do tej pory nie mogli się spotkać, dopiero z okazji ślubu komendanta. Ja wówczas zacząłem ich wypytywać o ten obóz, kto tu właściwie siedzi, jacy to są więźniowie. Bo tu u nas taka plotka puszczona, że to są foldojcie. A oni zaczęli opowiadać, że to żadni foldojcie, tylko akowcy aresztowani z różnych terenów Polski zajętych przez Armię Sowiecką. I zaczęli mi o wszystkim opowiadać, co się w tym obozie dzieje i poza obozem, w miejscach pracy więźniów. Mówili, jak ich traktują, że ich biją pałkami, kopią botami, maltretują w nieludzki sposób, że nie mogą się na to wszystko patrzeć, żeby Polak Polaka tak męczył i zabijał. Mówili, że ci wszyscy oprawcy, prócz Sowieta i Żyda, są Polakami, pochodzącymi przeważnie z województwa lubelskiego, z miejscowości Janów Lubelskich, Chełm, Krasnystaw i z samego Lublina oraz wielu jeszcze innych terenów zajętych przez Sowietów. Są to przeważnie ci, co należeli do AL-u i GAL-u. Komuniści o wszystkim mi opowiedzieli, co ja na wstępie opisałem. Po udzieleniu mi przez żołnierzy wywiadu zaproponowałem rozbicie tego obozu i uwolnienie więźniów. Powiedziałem, że jeżeli się nie rozbije tego obozu, to oni wszystkich więźniów wymordują, a szkoda tych ludzi.
oni chętnie się na to zgodzili. Wówczas powiedziałem im, że tą całą sprawę muszę przedstawić mojemu dowódcy. Jak on się na to zgodzi, to ja ich skontaktuję z nim i umówimy wspólnie cały plan akcji rozbicia obozu i uwolnienia wszystkich więźniów. Wyznaczyłem im dzień i miejsce i godzinę mojego spotkania z nimi i wówczas im powiedziałem, jak się sprawa przedstawia, ale mam nadzieję, że wszystko potoczy się po dobrej drodze. Tak, ja zaraz następnego dnia spotkałem się z moim dowódcą, komendantem rejonu Susiec, kapitanem Polakowskim. Zameldowałem o całej sprawie, którą omówiłem poprzedniego dnia z żołnierzami z obozu Budka. Zapytałem się Polakowskiego o jego zdanie w tej sprawie, co zamierza podjąć i jaką mam dać odpowiedź. Komendant odpowiedział mi, że musi całą sprawę dobrze przemyśleć, ale wyznaczył mi dzień i miejsce i godzinę spotkania z tymi żołnierzami. Stwierdził, że musi jeszcze sam osobiście z nimi w tej sprawie porozmawiać dokładniej, zapoznać się i dopiero będzie można podjąć ostateczną decyzję. W dniu 26 marca 1965 roku, a było to w niedzielę, doprowadziłem dwóch żołnierzy na spotkanie, które odbyło się w miejscowości Czarny Las, Kolonia, pod wzgórzem, które ma nazwę Piekiełko, obok wioski Stanisławów, w odległości 9 km od obozu. Tam właśnie nastąpiło spotkanie, na które przybyli mój komendant Marian Warda Polakowski wraz z nim komendant rejonu Józefów Biłgorajski, Bartoszewski Konrad, pseudonim Wir. Była godzina 9 rano, dzień był pogodny i słoneczny. Żołnierze ci przedstawili się naszym dowódcom, co oni są za jedni i nastąpiło zapoznanie się obu stron. Następnie umówiono cały plan akcji rozbicia obozu. Termin tej akcji wyznaczono na ten sam dzień, na wieczór, to jest 26 marca 1945 roku. Z tym, że jeszcze mam z nimi drugie spotkanie, wyznaczone na godzinę 20. Na spotkanie poszedłem z moim bratem, ponieważ musiałem się ubezpieczyć, pomimo że już był plan akcji uzgodniony. Byłem zawsze przezorny, nie dowierzając do ostatniej chwili. Dokładnie o godzinie 20 stawili się ci żołnierze w wyznaczonym miejscu. Po spotkaniu się z nimi doprowadziliśmy ich razem z bratem na umówione miejsce, które było tylko przeze mnie znane. Ostatnie spotkanie nastąpiło w odległości 1300 metrów do obozu. Było to miejsce nad rzeką Sopot w rezerwacie przyrody obok pomnika szkoły podchorążych sanitariuszy, którzy tu przybywali w 1931 roku. Tam już oczekiwali na nas nasi dowódcy ze swoimi ludźmi gotowymi do akcji. Wówczas żołnierze oznajmili nam, że wszystkich więźniów wyprowadzono z obozu przed samym wieczorem pod eskortą. Poprowadzono ich do stacji kolejowej Długi Kłąd. Odjechał z nimi prokurator Żyd. W obozie pozostali komendant obozu Sowiet, oficerowie, część oficerów, podoficerów i wojsko w ilości 160 do 170 żołnierzy. Plan uwolnienia więźniów pokrzyżował się nam. Nastała krótka narada między dowódcami. Co zrobić? Zapadła decyzja rozbić obóz i schwytać oprawców. Natychmiast przystąpiono do działania. Rozstawiono posterunki, zamknięto drogi prowadzące do obozu z wiosek Hamergi, Nowiny i Oseretka. Wówczas podeszliśmy pod obóz, otoczyliśmy go dookoła. Zdjęto po drodze wszystkie posterunki obozowe, ponieważ ci żołnierze, co byli z nami, znali hasło na tę noc. Z tego powodu nie sprawiło nam żadnej trudności zdjęcie wartowników i zdobycie obozu. Po dokonaniu tych wszystkich czynności każdy z nas otrzymał rozkaz od naszych dowódców, jakie ma wykonać zadanie. Mnie powierzono zaatakowanie gajówki, w której kwaterowali oficerowie i schwytanie ich rozbrojenie. Baraki z wojskiem zaatakował dowódca 4. Kompanii Majdan Sopockiej, kolega Kusiak Antoni, pseudonim Bystry, wraz ze swoimi podkomendnymi, dowódcami plutonów, kolegami Dardo Janem, pseudonim Grom, Frolikiem Zygmuntem, pseudonim Huk, Makuchem Janem, pseudonim Żbik oraz ludźmi z ich kompanii. Po otoczeniu gajówki przez moich ludzi zastukałem do drzwi i wezwałem znajdujących się wewnątrz oficerów do poddania się i wyjścia na zewnątrz. W jednej chwili odezwały się wewnątrz pojedyncze strzały z pistoletu.
Ja powtórzyłem wezwanie, gdy to nie odniosło skutku, wówczas z mojej strony padło kilka strzałów. Zaraz po chwili ucichły wewnątrz strzały, otworzyły się drzwi i zaczęły wychodzić na zewnątrz pojedynczo z podniesionymi rękami oficerowie. Jak się okazało, jeden z nich został trafiony śmiertelnie kulą i został na łóżku. Był to porucznik z Lublina. Nazwiska jego już obecnie nie pamiętam. Natomiast Polakowski Wich zajęli się komendantem obozu Sowietem, którego już nasi chłopcy wyprowadzili na zewnątrz mieszkania wraz z jego małżonką oraz aktami zgonów pomordowanych więźniów. Ja po zakończeniu swojego zadania dołączyłem do naszych dowódców i zameldowałem o zajściu, które miało miejsce przy zdobywaniu gajówki, że jeden z oficerów poległ. Zaraz kolega Bystry też dołączył ze swoimi żołnierzami i rozbrojonym wojskiem i też zameldował zakończeniu akcji i rozbrojeniu wojska, które to zdobyli bez jednego wystrzału przez zaskoczenie żołnierzy na spali. W tym czasie, gdy już cała akcja została zakończona, jednego z naszych posterunków przyprowadzono oficera, który jechał formanką od strony kamerny w stronę obozu. Zatrzymanego zaprowadzono do dowódców. Jak się okazało, był to ten prokurator Żyd. Załadował więźniów do wagonu towarowego i dołączyli ten wagon do pociągu osobowego. Więźniowie szczęścia wojska odjechali ze stacji Długi Kon do stacji Poniatowej. Żyd wracał ze stacji do obozu, nic nie przeczuwając, że obóz został już rozbity i dlatego wpadł w nasze ręce. W taki to sposób akcja rozbicia obozu została zakończona. Baraki, w których mieszkali więźniowie i wojsko, zostały spalone. Oprawcy zostali prawie wszyscy ujęci, oprócz tych, którzy odjechali z więźniami, bo jeszcze kilku i kilkunastu uszło z życiem. Po zakończeniu akcji wszystko wojsko wraz ze swoimi przełożonymi wyruszyło z nami do lasu pod nazwą Kalina, który znajduje się między wioskami Chabernia, Nowiny, Długim Kątem i Majdanem Sopockim. Gdy zaczęło się rozwidniać i nastawał dzień, my obaj z bratem podłączyliśmy się od grupy i pozostaliśmy w swojej wiosce, dlatego żeby nie zostać rozpoznanymi i nie paść ofiarą szpiców. Jak się później okazało, byli tacy z oddziału Gira, którzy współpracowali z UB. Podaję teraz nazwiska tych dwóch żołnierzy, którzy ułatwili nam rozbicie obozu. Trepiec Piotr, urodzony 29 kwietnia 1907 rok, stopień wojskowy, czyli wojenny podporucznik rezerwy. Miejscowość Oszniana, województwo Wilno. Zmarł w 1998 roku. Drugi, Wincałowicz Józef, urodzony w maju 1905 roku. Miejscowość Nowa Dilejka, województwo Wilno. Stopień wojskowy, czyli wojenny sierżant. W obecnej armii stopni nie ujawnili. Ksiądz, który dawał ślub, nazywał się Józef Gonkowski. Nazwisko gospodarza, u którego jedliśmy obiad, umawiając sprawę uwolnienia więźniów, to dzida Ignacy i żona Agnieszka. Zamieszkali we wsi Majdan Sopocki. Komendantem obozu był Sowiet, nazywał się Konowałow Wołodia. Prokurator Żyd występował pod nazwiskiem Marek Malinowski. Zamieszkały Warszawa, ulica Miodowa 32. Jeszcze małe uzupełnienie do zbrodni, które dokonali na rolnikach zbrodniarzy z obozu w Włódku. Działo się to w następujący sposób. W dniu 15 lub 16 marca 1945 roku, na parę dni przed ślubem komendanta obozu, tego Sowieta, pojechała grupa wojska z obozu i kilku z nimi oficerów do miejscowości Olchowiec, gmina Obrza. I tam w tej wiosce zarekwirowali u gospodarzy rolników dwie pary koni wraz z wozami, na które załadowano świniaki, które też zabrano bezpłatnie u rolników. Wzięto też dwie sztuki bydła, czyli krów. Z tym łupem powrócili do obozu. Z tego przygotowali ucztę weselną dla komendanta i jego kompanów. Na drugi dzień po tej
z tej wioski przyszło dwóch do obozu rolników, którym zabrano konie z wozami. Chcieli je odzyskać, ponieważ za kilkanaście dni rozpocznie się wiosna i nie będą mieli czym wyjechać w pole ani czym robić. Pan komendant kazał ich zamknąć. Siedzieli w obozie jedną dobę. Na drugi dzień wywieźli ich do aresztu gminnego, który znajdował się w Majdanie Sopockim. Tam ich przetrzymano długo doby, a wreszcie po tych dwóch dniach zatrzymania przyjechali ci panowie z obozu, zabrali ich na furmankę i wywieźli do pobliskiego lasu między wioskami Majdan Sopocki a Ciotusza Stara. Tam sprowadzono ich z wozu, odprowadzono na bok z zagajni ćwierkowej w odległości 30 metrów od drogi. Tam rozstrzelano ich i pozostawiono ciała, leżały na wierzchu. Aż nastąpił rozkład, ponieważ było ciepło, to szybko zaczęli cuchnąć i dopiero wtedy ludzie przechodzący obok dworu odnaleźli ich ciała. W ten sposób powstająca władza komunistyczna w Polsce wraz z Sowietami wyzwalała naród polski spod okupacji hitlerowskiej, czyli niemieckiej. Nadmieniam, że tylko jednego zamordowanego więźnia zabrała rodzina po rozbiciu obozu. Pochodził on z Jarosławia. Natomiast drugiego zamordowanego znalazła żona. Był on majorem Wojska Polskiego. Po odkopaniu i wydobyciu zwłok na wierzch rozpoznała swego męża po znakach szczególnych, jakie posiadał. Miała zaraz przyjechać ponownie z Trumno i zabrać zwłoki do Warszawy, ale nie wiadomo, co się z nią stało, bo już się więcej nie pokazała. Tylko świadkowie podpisali jej protokół rozpoznania zwłok. Najpierw im powiedziała, jakie posiadać ma znaki szczególne i na tym się skończyło. Jak się okazało, ten trzeci żołnierz, który był w dniu ślubu na obiedzie z tymi dwoma wymienionymi po nazwisku i imieniu żołnierzami, Trepietem i Zincałowiczem, nazywał się, tak mi się przedstawił, Bogdan Markiewicz. Służył w informacji wojskowej i on właśnie zdradził, gdyż wyprowadzili więźniów do obozu na dwie lub trzy godziny przed zaatakowaniem obozu. Kiedy to ma nastąpić, w jakim czasie, on nie wiedział, ponieważ nie był na ostatnim spotkaniu z nami. Również prokurator nie wróciłby do obozu, gdyby znał termin likwidacji obozu. Wojsko jednak spało w pełnym pogotowiu, w mundurowaniu i z bronią przy sobie. Na tym zakończyłem swoją relację o mojej pracy nad ujawnieniem wszelkich wiadomości, które to posiadałem o istnieniu obozu w mojej miejscowości pod nazwą Budko Kołonowie i o jego rozbiciu. Resztę relacji co do zakończenia całej akcji i ukarania zbrodniarzy udzielił mój komendant Polakowski. Jeszcze mała uwaga, mała zmianka, którą przekazał mi kapitan Polakowski na zakończeniu akcji. Po zakończeniu akcji, po przeprowadzeniu śledztwa w stosunku do komendanta obozu i prokuratora obozu, został wydany werdykt wskazujący na karę śmierci. Po odczytaniu wyroku przez dowództwo komendant obozu NKWD rzucił się do prokuratora obozu i wykrzyknął: ty Jewreju, ja przez tych dniach giną. Natomiast małżonkę komendanta obozu i wojsko z ochrony obozu puszczono wolno. Dowódca Piotr Wojciech Maria Przydojny Żegota. Dziękuję za uwagę. Aby zachować pamięć o wojsku, które nie poległo, lecz zostało skrytobójczo zamordowane. Każda wojna niesie ze sobą ogromną tragedię. Podobnie też było i z II wojną światową, która czarną kartą wpisała się w historię naszej małej ojczyzny. To tutaj, jak mówi autor wiersza Budko, żołnierze AK, pan Bronisław Malec, Żygota, w lesie Puszczy Solskiej przetrzymywano i mordowano żołnierzy, zabierając im godność. Wiersze zaprezentowane przez harcerzy specjalnie na tą okazję napisała pani Teresa Syta.
sosnowy las dzisiaj szumi, może tak samo jak w 1944 i 1945 roku, gdy przetrzymywani byli w obozie w Budku żołnierze Armii Krajowej. Stoimy na ziemi, gdzie ich ból porażał czas, którego głos, chociaż latami tłumiony, przekazał nam, że tu, w tym miejscu, gdzie mróz był przyjacielem, a bat powiernikiem, stały siermiężne baraki wypełnione więźniami. Ileż myśli z ich głów przecierało się pośród drzew, biegnąc do matek, żon. Jeszcze dzisiaj wiatr o tym szepcze pośród spokojnych drzew. Mowa ojczysta mieszała się z tęsknotą. Oczy, choć spowite nieludzką męką, już nie płakały. A tamta noc, która miała nieść wolność, zwrócić jej nie mogła, bo bracia zgotowali im inny los. Pamiętajmy o bohaterach dla dobra naszej ojczyzny. Ocalić podpalony świat. Na drogi gdzieś, aż do Berlina, Polak, Rosjanin razem szedł. I każdy dzień im przypominał, że śmierć to nie jest prosta. Świata i siebie świat nie przeżyłbyś kolorów sto słonecznych dni zwycięskich dat. Nie wiedziałbyś, co znaczy żyć, kochać, budować, marzyć, żyć i wierzyć słońcu, ze słońcem coraz piękniejsze nowe dni. Gdyby nie oni, nie byłbyś tu, nie byłby twój ziemi świat. Więc twoje jest zwycięstwo z tych pamiętnych lat. Świcie witasz słońcem świat i możesz kochać, możesz wierzyć, życie rozliczać treścią snów. Więc czasem wspomnij tych żołnierzy dawnych wojennych trudnych dróg. Świata i siebie świat nie przeżyłbyś kolorów snów słonecznych dni zwycięskich dat. Nie wiedziałbyś, co znaczy żyć, kochać, budować, marzyć, nic i wierząc słońcu, ze słońcem iść. Coraz piękniejsze nowe.
zwycięstwo Ty, słoneczne. Wróćmy tu. Za kilka chwil ucichną słowa piosenki. Wiersz poprowadzi leśnymi dróżkami swoje strofy. A my rozejdziemy się i szary dzień przystąpi nam drogę. Lecz pamiętajmy, rok długo trwa, więc wróćmy tu, gdy pozwoli nam nasz tata czas. Kłania się nam maj i znany każdemu z nas z lat dzieciństwa, duże, białe kwiaty o żółtych, spokojnych oczach, stojące wśród trawiastych liści. To narcyzy, są świadkami naszych modlitw i pokłonu oddawanego dla przeżytego cierpienia więźniów obozu w Budku. Kwiaty przekwitną, ale my przychodźmy tutaj nie tylko wiosną. Przystańmy czasami, rozmawiajmy o ojczyźnie we wszystkie dni. Ojczyzno ma tyle razy we krwi skąpana, ach jak wielka dziś twoja rana, ach jak długo cierpienie twe trwa. Tyle razy pragnęłaś wolności, tyle razy obłożony szarymi kamieniami z pobliskich kamieniołomów, stoi na poświęconej ziemi drewniany krzyż. To tu, przed laty, w kata dla brata, bawili się bracia za to, że śmieli mieć sny o wolnej ojczyźnie i marzeniami budować się silną i piękną. Niech nasza wdzięczność zasiądzie w tych biało-czerwonych kwiatach przypiętych u podnóża krzyża i poprzez modlitwę trwa i odradza się wciąż od nowa. Mimo upływu 70 lat, od tych tragicznych dni, pozrywanych bólem nocy, płoc z drutu kolczastego z trzema zaporami byłym więzią Budka się śni. Przeżycia to były silne, niczym głazy. Po tylu latach nawet aniołowie stają na baczność, słysząc o ich marzeniach o pięknej, wielkiej polskiej ziemi. Kochanie, wiedzieć, że do lasu idę spać. Dłużej
ojczyzna, kiedy myślę, wówczas wyrażam siebie i zakorzenię. Mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica, która we mnie przebiega ku innym. Aby wszystkich ogarnąć w przeszłość dawniejszą, niż każdy z nas, z niej się wyłaniam. Gdy myślę, ojczyzna, by zamknąć ją w sobie jak skarb, pytam wciąż, jak go pomnożyć, jak poszerzyć tę przestrzeń, którą wypełnia? Pamiętajmy o tych wszystkich, którzy oddali życie za wolną ojczyznę. Ich mogiły są po całym świecie. Są one znakiem miłości do ojczyzny. Uczcijmy pamięć bezimiennych bohaterów. Wieczne odpoczywanie. Cisną się słowa modlitwy na usta. W tym samym czasie myśli mgną w tamte odległe, trudne do przeżycia czasy. Jak dzisiaj żyć, by historia nie zatoczyła koła? Dbać o groby zmarłych, wspominać ich czyny, gdyż odeszli za odwagę z miłości do ojczyzny. I jednocześnie cieszyć się, że dobrze móc żyć w wolnej ojczyźnie i kochać ją co dnia. Ale pamiętać nam trzeba o tamtych pogubionych czasach i dla chwały za odważnych, zakochanych w swojej ojczyźnie bohaterów odmawiać. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki. Właśnie tu na tej ziemi młody harcerz meldował swą gotowość umierać za Polskę. Tak jak ty niesiesz pleca, koniec w ręku karabin, w sercu miłość, nadzieję i troskę. Może tu w nowej Słupi, Dalerzycach, Bielicach, brzozowymi krzyżami znaczone. Swój dziewczynę pożegną, nic nie wiedzą, że tylko kilka dni życia mu przeznaczone. Naszej ziemi śpiewamy, ziemi pokłon składamy, taki prosty, serdeczny, harcerski. Niechaj jego obowiecie te balady rajdową w nowe jutro i przyszłość nową. Naszej ziemi śpiewamy, ziemi pokłon składamy, taki prosty, serdeczny, harcerski. Niechaj jego obowiecie te balady rajdową w nowe jutro i przyszłość nową. Na pomniku wyryto, że 16 miał wiosen, żeby śmiały, odważny, radosny. Kiedy pana płakała cała puszcza jodłowa, nie doczekał czekanej tak wiosny. I choć on nie doczekał, to nie zginął tak sobie przeto szlak, którym dzisiaj wędrujesz. I gdy tak przy ognisku śpiewasz swoją balladę, tak jak on w sercu ojczyznę czujesz. Naszej ziemi śpiewamy, ziemi pokłon składamy, taki prosty, serdeczny, harcerski. Niechaj jego poniesie te balady rajdową, nowe jutro i przyszłość nową. Naszej ziemi śpiewamy, ziemi pokłon składamy, taki prosty, serdeczny, harcerski. Niechaj jego poniesie te balady rajdową, nowe jutro i przyszłość nową. Dziękujemy harcerzom z 29. drużyny Bursztynowy Szlak z Majdanu Sopockiego. Obecnie przygotujemy się do mszy świętej. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Łaska i pokój o Ty, o który jest Rebeli, który przychodzi, niech będą z Wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Chcemy w tym miejscu zacząłem ludzkim cierpieniem, krwią Polaków dziękować za tych wszystkich, którzy walczyli za naszą ojczyznę. Dziękujemy za to, że tę ojczyznę mamy. Chcemy prosić, aby Pan Bóg błogosławił nam żyjącym dzisiaj, byśmy pamiętali o tych, którzy żyli przed nami, i te wszystkie nasze intencje, dziękczynienia składamy, a za tych, którzy oddali się za ojczyznę, prosimy Boga Wszechmogącego o miłosierdzie i uchwałę nieba. Szczególnie w tą uroczystość się przeżywamy w niebo wstąpienia Pańskiego. Tam jest cel naszego życia.
aby godnie w tej mszy świętej uczestniczyć. Przeprośmy Pana Boga z nasze grzechy i zaniedbania. Śpiewajcie Panu pieśń nową, albowiem uczynił cuda. Zwycięstwo mu zgotowała jego prawica i święte ramię jego. Wobec narodów objawił zbawienie, Pan okazał swoje zbawienie. Na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość, wspomniał na dobroć i na wierność swoją dla domu Izraela. Wobec narodów objawił zbawienie, ujrzały wszystkie krańce ziemi zbawienie Boga naszego. Wołaj z radości na cześć Pana cała ziemio, cieszcie się, weselcie i grajcie. Wobec narodów objawił zbawienie. Kiedy dzisiaj gromadzimy się w tym miejscu, chcemy tym bardziej być wdzięcznymi za to wszystko, co otrzymaliśmy. Zawsze człowiek powinien stawać w pokorze przed swoim Stwórcą, przed Bogiem. Bo od Niego otrzymał ten świat i otrzymał też polecenie, aby czynił sobie ziemię poddaną. Poddaną to nie znaczy, aby ją niszczył. Poddaną to nie znaczy, aby niszczował godność drugiego człowieka. To poddaństwo, które słyszymy z Księgi Rodzaju, to szanowanie i troska. Myślenie o tym, co będzie za rok, za 100 lat, a również i za 1000. Bo dzisiaj, gdy troszczymy się o naszą ojczyznę, to mamy pamiętać, że ona nie jest tylko dzisiaj dla nas, ale dla przyszłych pokoleń. Mamy im przekazać wiarę, mamy przekazać tradycję, ale też przekazać ziemię nieskażoną, na której będzie można żyć, na której będzie można spokojnie się rozwijać. Ale ta dzisiejsza uroczystość w dniu wstąpienia Pańskiego też ukazuje nam, dlaczego tak wielka rzesza Polaków walczących o wolną ojczyznę nie bała się i nie wahała się oddać swojego życia za wolność, za Polskę,